Cześć wszystkim, ja jestem Luka, to jest kolejny odcinek z serii Kolekcja Uncharted. Gramy w Uncharted 2 i już tą grę kończymy powoli. Dobra, co my tu mamy? Założę się, że ma coś wspólnego z rzeźbieniami. Ale co? Aha, tutaj. O co tu chodzi? No dobra, każdemu z tych stworzeń odpowiada pewien kolor. Czyli tak, każde stworzenie ma kolor. Dam radę je ruszyć. Aha, tu są te, dobra. To już wiadomo, o co chodzi. Czyli tygrys ma zielony, a zielony to jest taki półmisek. Gdzie jest tygrys? Tu jest tygrys. Czy cokolwiek to jest. Okej. Dobra. Co dalej? Jakiś taki ptak jest. Czerwony, czyli trójkąt. Stożek, trójkąt, czy jak to tam się zwie? Gdzie on jest tutaj? Tutaj jest, dobra. Gdzie jest sali, kiedy go potrzeba? Pyk. I zostają nam jeszcze dwa. Wąż jest biały, a biały to kula. Okej, i ostatni to już wiadomo, na wolne miejsce dajemy. Dobra, tutaj. Dobra, to powinno wystarczyć. O cholera. Jeszcze coś. Kiedyś już widziałem te symbole. Aha, czyli musimy zrobić takie, jak tutaj jest przy tym płomieniu, czyli takie pełne, potem takie puste. No co ty robisz? Nie w tą, no. Jaki typ w ogóle?
Nie da się dalej tego przekręcić. O co tu chodzi? Dlaczego on to puszcza? Nie w tą. Czemu nie można dalej? O! I powinno być to. A nie, tu jest pod każdym obrazkiem. Dobra. To źle. Do każdego przypisano kolor, tak jak do stworzeń. Okej, czyli tu mamy pomarańczowy. Czyli jest to. Ten półmisek, tu będzie to pełne takie. Okej. Kula będzie miała takie w kształcie A. I co tu mam ostatnie? Trójkąt. Czerwone, takie A jakieś wygięte. Działa. Trzy boki, tak jak sztylet. Elena, słyszysz mnie? Tak. Chyba właśnie znalazłem sekretne przejście. Naprawdę? Tak. Widzisz dno urwiska usiane posągami? Aha. Tam się spotkamy. Dobra, już tam pędzę. Okej. Stworki sobie tu biegają. Wow. Elena, jesteś tam? Tak. Tu jestem, widzę cię. Co wyrabiają ci goście? Chyba rozwalają posągi, żeby znaleźć fajne przejście. Cóż, geniusze siedzą tuż nad tym. No, to jazda. Okej. Jestem gotowa. Nie wychylać się! Miłość boska. Kurna, zobaczył mnie. Dobra, jeszcze jeden został. Kurna, granat. Nie, nie to! No, uciekaj. Okej.
Rej granat! Pięknie. Jakoś bokiem to obejść. Który tu do mnie celował? Nie da się tam wejść? To słabo. O, mamy wyrzutnię. Ale... A gdzie karabin poleciał? Troszeczkę zwaliłem tą sytuację. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Ktoś mnie tu z tyłu wali. Co się przyda? Zrobiłem to. Oj, przepraszam bardzo. Trochę ich tu od tyłu zajdziemy. Ajajaj. Jak się złapał jeszcze. Idziemy sobie tu po strzelbę. Jaki się. Leci! Uff, udało się, myślałem, że już mnie rozwali. Wali. Uciekać! Wow. Już nie żyjesz, Drake. Tam. To jest Drake. Jeszcze zobaczymy. Najgorzej, że nie mam amunicji do strzelby. Przeszukać cały teren. Ah!
O, mam. Jesteś mój, dupku. Chyba nie. Dobra, udało się. Czekaj, gdzie jest tajne przejście? Tu jest. To jest to. Pomóż mi pchać. Okej. Postaraj się! Zro-to-to. O proszę. A tam byliśmy. Kto by pomyślał? Pod latarnią najciemniej. Chodź. Tędy. Myślę, że może tu być krótsza droga na dół. Przynajmniej mają co robić. Potworki znowu atakują. Cofnij się. Tutaj chyba na dół. Może jakiś skarb będzie? Nie. Padnij! Znowu idą. Przyśmieli ci! Pięknie. O-o. Gdzie on jest? Granat! Widzę go! Zjeżdżają po tamtej ścianie! Ach, nie zdążyłem wyjąć broni. Padnij! No jak mnie strzelił? Padnij! O, teraz ładnie poszło. Nie wychylać się!
Dobra, trofeo wpadło. To trzeba zmienić broń. No gdzie ty się chowasz? No chowaj się. Zjeżdżają po tamtej ścianie. Czyżby się udało? A, lina jest, no tak. Dzięki za linę, chłopcy. Mam nadzieję, że na szczycie nie ma nic strasznego. W porządku, czysto, idziemy. Jest skarb. Zbliżamy się, czuję to. Tu są jakieś drzwi, potrzebuję pomocy. Okej. No i gdzie ona jest? Biegnie. W porządku. Jazda. To tu, Eleno. Tajemne wejście do Szambali. Nate? Tak. Nic nie widzę. Ja też nie. Jeśli muszę wejść na kolejną ścianę... Rozglądaj się. Musi tu być jakaś podpowiedź. Jesteś pewien, że to tu? To. Co? Patrz. O, skarb. Trzymaj się za mną. Rzuć broń. Ale już! Nie podchodzić! Cholera. Powinienem sam cię zabić, kiedy miałem szansę. Nie popełnię tego błędu ponownie. Cofnij się! Pociągnij za spust, mała. Sprawdź, ile pożyjesz. A teraz otworzysz mi wrota do Szambali. Idź do diabła. Zna pan historię, panie Drake? Coś tam liznąłem. Chingis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Wszyscy byli wielkimi ludźmi. Jednak jak się wybili? Na pewno mi powiesz. Mieli dość woli, by zrobić to, czego nie potrafili inni. Uczucie to wróg. Litość nas pokona. Więc, jeśli nie chcecie nadwyrężać mojej cierpliwości, rzućcie broń! Zrób to. Kopnąć je. Dobra. Wystawiliście mnie na próbę. Teraz ja sprawdzę was. Zabicie nas nic ci nie da. Zabicie jego owszem, ale ciebie. Skrzywdzę, a w niczym ci nie pomogę. Czyli wychodzi na to, że jest pat. Chyba, że postawię na planszy nowego pionka. Dajcie ją tu! Zabieraj ode mnie te łapy. Teraz
Na jednej przeprowadzimy lekcję, zaś druga będzie dla ciebie zachętą do współpracy. Wybieraj. To jakaś bzdura, Nate. Nie graj w jego grę. Chcesz pomocy? Wypuść je. To nie są negocjacje! Którą wolisz poświęcić, a którą uratować? Chcesz tę? Chcesz ją ocalić, a może tamtą? Dobra, wiesz co? Dość tych bzdur. Daruj sobie! Zrobię, co chcesz. Spokojnie. Ej, dupku, daj zapalniczkę. Znajdźcie drogę i naprawcie to! Zabierzcie go ze sobą. Może teraz coś zrobicie dobrze. A, panie Drake. Proszę bez sztuczek. Proszę, przyjaciel. Dziecki sukinsynu. Mogę mu przylać? Tylko daj mi pretekst, Drake. Jeszcze raz. Ty sukinsynu! Ło! Zezłościł się. Dobre. Ta, uczyłem się od najlepszych, co nie? Ruszać się. No chodź, panie, przodem. Ta, wielki facet ze spluwą, co? O, skarb. Nie odchodź. Spróbuj nadążyć. Nadążam, po prostu daję ci iść przodem. A tu jak? Czekaj, poczekaj na mnie. Tatuś ma spluwę. Nie wierzę, że Lazarewicz jeszcze cię nie zabił. Podsadź mnie, stary. No chodź, no co czekasz? No i proszę. Uważaj, kamyczek leci. Co? Ej, przepraszam. To ci blokuje drogę? Cieszę się, że cię to bawi. Przepraszam. Super. Co jest, stary? Nie ufasz mi? Widzisz, trzeba było mi zaufać, stary. Proszę, skarbeńku. Dawaj, ty pierwszy. Lepiej, żebyś nie prowadził mnie w ślepy zaułek. To tędy. Chyba nie przeciśniesz tędy swojego brzucha. Pomóż mi to przesunąć. Ajaj. Okej, praca zespołowa. Dobra, jak za poszło. Starych czasów, co?
Wow. Już myślałem, że spadnie. O! Skąd się tu wziął ten wózek? Kogo to obchodzi? Musimy dostać się na górę. Wygląda jak Stonehenge, prawda? Nie, pomóż mi pchać. No chodź, dziewuszko. Proszę. Pomnik twojej matki. Widzę skarb tam pod dali. Tylko jak się tam do niego dostać? Chyba tam przy tych schodach będzie można. O, patrz, posąg twojego ego naturalnej wielkości. Mam nadzieję, że dasz radę przeskoczyć sam. To ja! Bo ja ci na pewno nie pomogę. Nieważne, żartowałem. Okej, mamy skarb. Dobra, otwierajmy. Wiecie, jak to mówię. Za drzwiami są kolejne drzwi. Dobra, więc co musisz zrobić? Co my musimy zrobić? Poczekaj tu. Jak zwykle ja się tym zajmę. Zrobiłbyś to? Czekaj. Co? Te symbole. Znam je. Okej, dobra. Tą zagadką zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Na razie, cześć!